Z Ewangelii według świętego Jana. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani, lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi pismo: będą patrzeć na tego, którego przebili. Oto słowo Pańskie. Serce Jezusa, Boże serce, przebite, zranione przez nas. To jest wyraz miłości Boga, która kocha nas tak, że nie boi się zranienia, nie boi się odrzucenia, nie boi się całkowitego przegrania i klęski. Taką miłością kocha nas Bóg. O tym mówi dzisiaj ta Ewangelia. A więc Jezus ukrzyżowany wisi na krzyżu. To jest piątek przed wieczorem szabatów, który wypada jednocześnie Wigilia Paschalna. Więc to jest szabaton w ogóle, czyli taki wielki szabat. I nie powinni skazańcy wisieć na krzyżu. Powinni być już nieżywi i pochowani. Więc w związku z tym Żydzi proszą Piłata, żeby połamano im golenie. Dlaczego ukrzyżowanym łamano golenie? Bo człowiek, jak wisiał na krzyżu, to po prostu mając napięte ramiona, klatka piersiowa cały czas jest we wdechu i bardzo trudno jest odetchnąć. Trzeba się jakby wspiąć na ukrzyżowanych nogach, żeby zaczerpnąć powietrza i to jest bardzo trudne. Dlatego skazani na ukrzyżowanie nie umierali z upływu krwi czy z cierpienia. Oni umierali na niewydolność oddechową. Po prostu. W związku z czym w płucach robił się obrzęk płuc. Na dole płuc gromadziła się woda. Tak to wyglądało. Jaki był prosty sposób, żeby spowodować ich agonię? Bo nieraz na krzyżu ludzie wisieli po 2 dni, po 3 dni. Wystarczyło połamać im golenie. Bo wtedy już nie mogli podnieść się na nogach, żeby zaczerpnąć powietrza. Mając połamane nogi, już nie mogli. Dusili się i umierali. Rzymianie byli mistrzami w zadawaniu takiej śmierci, żeby wszyscy, widząc tych skazańców, bali się robić to, co oni robili, żeby nie zginąć taką śmiercią. To była odstraszająca i straszliwa śmierć krzyżowa. Ale Jezus już nie żył. Przebito mu bok. Wypłynęła krew i woda. Tak jak mówiłem, krew z przebitego serca, woda z przebitego płuca. Ewidentnie Jezus był martwy. Zaświadczył to ten, który widział. Jan mówi tu o sobie. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli, i odnosi to do proroctw. Bo
pokazuje w ten sposób, że Jezus na krzyżu to jest baranek paschalny, ofiarowany za nasze życie, za naszą drogę do nieba, bo taka była ta ofiara Pesacha, baranka paschalnego. Ona do tego służyła. Barankowi paschalnemu nie wolno było złamać kości. Mówi Miszna, że za złamanie kości baranka paschalnego powinno się było dostać 40 batów. Wyobraźcie sobie, jak tatusiowie starali się, żeby dzieci przypadkiem nie dotykały za bardzo tego baranka, żeby im nie spadł i na przykład nie złamała mu się jakaś kość. Ale tu chodzi o to, że święty Jan zaświadcza, że kość Jezusa nie była złamana, jak tego baranka. Moi drodzy, taka jest ta Ewangelia. Ale ja myślę, że dla nas jest coś jeszcze ważniejszego. Dzisiaj jest ta uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Serce Jezusa to nie jest jakiś fetysz anatomiczny, który czcimy, tylko serce Jezusa to jest wyraz tego, co jest w sercu i duszy Boga. To, te wszystkie uczucia, pragnienia i motywacje, które są u Jezusa w odniesieniu do nas, są też tymi samymi, które są w duszy i sercu Boga Wszechmogącego. I dlatego Jezus, który nas kocha do ostatniej kropli krwi przelanej na krzyżu, do ostatniego tchnienia, który za nas daje ciało, krew i duszę, tak nas kocha, jak kocha nas Bóg sam, który jest gotów całkowicie oddać wszystko, co ma za nas, który jest tak pokorny, że uważa, że każdy z nas jest wart tej ceny. Ty jesteś dla Boga wart Jego życia. Nikt nie potrafi bardziej kochać Ciebie niż On. Moi drodzy, to właśnie Chrystus przekonuje nas o tej miłości, którą ma Bóg do nas. Jego serce nie ma wobec nas żadnych sądów, osądów, potępień. Myśli o nas tylko i wyłącznie dobrze. Jezus na krzyżu, konając, mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus naprawdę tak myśli o nas. Jakże niesamowite jest to myślenie, które usprawiedliwia nawet najgorszy grzech, które myśli o nas niesamowicie dobrze, cały czas, pozytywnie. Jakże niezwykła jest ta postawa Jezusa, Boga, człowieka, który oddaje wszystko za mnie, za Ciebie, za nas.